Dodałem dzisiaj post na mojego Telegrama, który mówi o tym, że następne parę miesięcy, czyli ten okres właśnie przed halvingiem i kilka miesięcy po halvingu będą najważniejszymi miesiącami dla osób, które nie weszły w bitcoina na doł, gdzie, gdzie wtedy był po te 15,5 tysiąca, 18 tysięcy, gdzie wtedy oni się przerazili. Teraz jest kolejny taki. Czas. I nie mówię o tym, że już kolejnych spadków nie będzie. Być może będą. Tak naprawdę, jeżeli spojrzymy sobie na cykliczność, to jest to nawet bardzo prawdopodobne. Ale w dzisiejszym filmie chciałbym się właśnie podzielić z Wami takimi moimi przemyśleniami na te kolejne lata, miesiące i ogólnie sobie taką zrobić, powiedzmy, fajną, naprawdę rzetelną analizę. Się tutaj poruszymy dużo, dużo rzeczy. I zagadnień, więc myślę, że ten odcinek Wam się jak najbardziej spodoba. Jeżeli tak, tego kanału jeszcze nie subskrybujesz, no to polecam ci to zrobić w tej chwili. Przycisk masz poniżej, bo tutaj często w tych moich filmach odnoszę się do filmów poprzednich, żeby po prostu sobie zrobić taką ciągłą kontynuację tej analizy, która jakby każdego tygodnia tak naprawdę ewoluuje. A jak chcesz być jeszcze bardziej na bieżąco, no to polecam ci, tak, śledzić mnie tutaj na moim telegramie. To jest drugi link w opisie, jak i w przypiętym komentarzu tutaj również. Daje swoje analizy i ciekawostki z moich zagrań. Napisałem też dzisiaj, że zamykam całego mojego shorta. No i nie mówię, że nie pójdziemy już niżej, ale chodzi mi o to, że te najważniejsze spadki, czyli te minus 20 od tutaj tego piku na 49 tysiącach, one już się, że tak powiem, wydarzyły. A jak sobie sprawdzimy na te spadki ogólne sprzed półtora roku, jakie one były największe, i widzicie, mamy też minus 21%, yy, minus 18%. Tutaj też minus 20, także te spadki, nawet tutaj, tak, to było 20- kilka procent, jak FTX upadł. Także te spadki, one często są właśnie w okolicach tych 20%. No, i teraz spójrzcie na to, jakby nasza analiza, taka główna, opiera się na tym, że na świecach jednomiesięcznych świeca nie powinna się zamknąć nad poziomem tej 0,5 na Fibonacci, tak? Tak samo jak to było tutaj, gdzie się nie zamknęła przed, przed halvingiem. Tak samo jak to było tutaj, że też nie zamknęła się przed halvingiem. Teraz, jakbym zmienił. Zakres na właśnie jednomiesięczny, o czym mówię, no to zobaczymy, że faktycznie, tak. Widzimy, OK, tu jest 0,5 na czym trochę tutaj na cyklu poprzednim wyszliśmy nad nią, nawet o 21%, ale i tak świeca zamknęła się pod nią, tak. I dopiero potem. Po halvingu było ten, druga próba, która zakończyła się sukcesem, co też jakby zwiastuje, że te najlepsze miesiące dla Hossy się właśnie zaczynają. Tak samo tutaj, pierwsza próba przedhalwingowa korekta, druga próba. Idziemy, tu demon. Co nie? I teraz jest tak samo. Jest pierwsza próba, też nie zakończyła się ona sukcesem, w sensie, jeszcze zostały tutaj dwa dni, ale no wydaje mi się, że i tak tutaj pod nią się zamkniemy. I to prawda, znowu podobnie jak tutaj, też wyeszliśmy sobie tutaj na siedzach miesięcznych na 14% nawet nad nią, ale i tak świeca zamknie się pod nią. No i jest bardzo duża szansa na to, że te kolejne. Jeden, dwa, trzy miesiące, które teraz właśnie nadchodzą, będą troszeczkę nudne, w sensie o co mi chodzi. Teraz obserwowaliśmy bardzo diametralne i duże wzrosty, co nie tak samo jak o, tutaj były duże wzrosty, tak? Co jak tutaj były duże, duże wzrosty, dzisiaj to odbiliśmy się od tego naszego dołka i były wzrosty aż właśnie do tej 0,5 na Fibonacci. I teraz myślę, że w kolejnych dniach i tygodniach nastąpi swego rodzaju, może nie aż taka duża korekta, ale jakiś odwrót, jakieś po prostu spowolnienie aż do tego halwingu, tak? Tu myślę, że będziemy sobie po prostu balansować pomiędzy tym poziomem, Powiedzmy 35 tysięcy, a 44 tysięcy dolarów, i do tego halvingu będzie trochę nudno, nawet do kilku miesięcy. Po halwingu. I czemu mówię do kilku miesięcy po halvingu, jak teraz sobie spojrzymy o na to, zaraz jeszcze włączę ten wykres, ale na razie bez niego to zobaczcie sobie, że tak naprawdę te nasze ATH byłej hossy, czyli też według cykliczności, tak, te 69 tysięcy dolarów powinniśmy pokonać 23 miesiące około po dołku. To by nam dało właśnie październik 24 roku, co nie? Tak samo jak to było. Tutaj, na cyklu poprzednim, gdzie to też były 23 miesiące, i też pokonaliśmy to gdzieś w listopadzie 2020 roku, a tak samo jak to było tutaj. Więc te nasze ath były. gdzieś pod koniec tego roku powinniśmy pokonać. Cześć, sorry, że przerywam, ale dzisiaj na moim Telegramie rozdaję 2000 dolarów w Ethereum, gdzie każdy może wygrać losową ilość od pewnie 2 zł do 8 tysięcy zł. Także jak ci tam jeszcze nie ma, dołącz to jest drugi link w opisie i tak naprawdę zapostuję to około godziny 20. Także to pierwszy ten lepszy 2000 dolarów dzisiaj będzie do wygrania na moim telegramie. To jest airdrop dla 500 osób i tylko 500 z nich losowa ilość zostanie im przyznana. Ale i to znowu tak, według cykliczności, jeżeli chodzi o ten poziom, tej bardzo ważny poziom, czyli tej 0,5 na Fibonacci, ta druga próba powinna być tutaj, gdzieś w okolicach maja, czerwca tego roku, czyli gdzieś od tego momentu około. 5 miesięcy i te 5 miesięcy naprawdę będzie bardzo ważne, bo jak tutaj też, tak, widzicie, po tym właśnie co Wam pokazuję, że jak od tych doków były bardzo diametralne i duże wzrosty duże wzrosty, tak na każdym z cykli. Tak, od tej, jakby poziomu, gdzie tutaj w końcu tego, tej 05 myśmy nie pokonali, następuje swego rodzaju trochę ozimienie i jakieś tam spadki, trochę stagnacja, lekkie spadki, aż w końcu znowu tego drugiego momentu, od którego zaczynamy już taki solidny bull run w górę. Także i znowu, tak, według cykliczności to nie musi się znowu sprawdzić, ale jest duża szansa na to, że się sprawdzi. Od tego poziomu, od tego stycznia będziemy mieli znowu lekkie tutaj ozimienie na rynku, być może sobie. Zabitamy pod 36 tysięcy, 38 tysięcy. Nie spodziewałbym się, szczerze mówiąc, jakichś takich wielkich spadków pod 30 tysięcy dolarów. Wydaje mi się, że to jest po prostu nieprawdopodobne. No i tak samo, tak. Osoby mogą pytać, dlaczego teraz sobie całego swojego shorta zamknąłem, skoro teraz mówię tutaj o jakichś spadkach. No więc nie chcę takiej sytuacji, jak po prostu dużo osób miało tutaj na tych dołkach, tak, że jak już i tak tutaj byliśmy na 15,5 tysiącach dolarów, osoby i tak czekały na 14 tysięcy a jakbyśmy spadli na 14, to osoby by czekały na 11 tysięcy, tak? Dlatego też napisałem, że większa część mojego portfolio jest w Ethereum. To tak naprawdę, co mi za różnicę? Tak szczerze, co nie, czy kupię sobie za 250, czy w sensie, czy dokupię, czy dokupię za 200. W perspektywie kolejnej hossy, to jest tak naprawdę bez różnicy, a bardzo nie chcę tego momentu przegapić, także bardzo możliwe, że faktycznie spadniemy gdzieś i ten taki nasz najniższy punkt będzie gdzieś w okolicach właśnie 35, 6, 7, niżej, wydaje mi się, że po te 35 tysięcy nie spadniemy i zaraz będzie taka ro rodzaju stagnacja, lekkie spadki, aż w końcu te parę miesięcy po halvingu, tak, będą takie kluczowe, no bo też dużo osób, dużo początkujących myśli, że o, halving bitcoina, halving bitcoina, że to w ogóle jest nie wiadomo co, a tak naprawdę, zaraz wam pokażę, o, teraz właśnie włączyłem halvingi, co się dzieje Patrzcie na halvingach. Halving, dwa miesiące spadków, co nie? Tutaj znowu był halving. No, drugi, trzeci miesiąc, ale też w sumie tak nic się za bardzo tu nie dzieje, szczególnie w tych konkretnych momentach. Teraz może oddalę na weekly. Patrzcie, teraz sobie wyobraźcie, tak? Jest halving tutaj i każdy myśli, ło, wow, wszystko pojedzie mega dużo i zrobimy miliony. Tak samo jak z ETF-ami, co nie? Że też ETF-y weszły, żeby żeby tutaj są spadki. Tak samo będzie z halvingiem. Jest halving... A tutaj kolejny tydzień spadki, no, jakiś wzrost, ale potem znowu spadki, jakiś wzrost, ale potem znowu spadki, spadki, spadki. Dwa miesiące minęły po halvingu i dopiero co zaczyna się dziać dynamiczniej, co nie? Spójrzmy sobie na halving jeszcze poprzedni, i tak samo nie. Każdy z mega liter jest napalony, że halving, halving idziemy tu demon, tak samo jak z, z etf-em. Przychodzi halving, spadki, spadki, jeden tydzień miesiąc minął, dwa miesiące minęły trzy miesiące minęły i dopiero potem, co nie? Także teraz sobie też nie myślę, że będą jakieś konkretne wzrosty po tym, przy tym halvingu. To jest znowu taka, wiecie, gra dla wydarzenia, dla tych małych rybek, które się po prostu w ogóle na rynku nie znają. Tak samo jak to było z tymi ETF-ami, że czeka ETF, 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 pójdziemy do miliona, a tutaj są spadki 20%, co nie? Także będzie tak samo, dlatego mówię, i to jest bardzo ważne, że te kolejne pięć miesięcy do tego powiedzmy czerwca, tak? Dajmy te dwa miesiące po halvingu, to jest nasz ostatni Ostatni moment, w którym możemy się fajnie na spocie załadować w bitcoina. Albo nawet, co też aż takie głupie nie jest, jak na spocie wam za mało, to być może bitcoin dźwignia X2, co nie, bo już raczej takich spadków minus 50 nie zobaczymy, więc takie załadowanie się nie jest aż takie głupie. Byśmy musieli spaść od tego poziomu o ile do poziomu 20 tysięcy dolarów. No, wydaje mi się, że to się nie stanie, więc może taka dźwignia X2 też nie jest wcale taka głupia. A jak już mowa o Dźwigni, to jak sobie założycie nowe konto na Bybitie, to możecie odbrać zagranie o wartości tysiąca dolarów zupełnie jakby za darmo. Te pierwsze zagranie sponsoruje wam Bybit i no to jest fajne, tak, żeby być może właśnie na tą dźwignię sobie, sobie wejść i spróbować. Oczywiście nie polecam wam jakiejś dłużej, bo ja wiecie, traktuję rynek bardziej długoterminowo, no ale kto wie. Działa to tak, że musicie zrobić konto z mojego replinka, czyli tego, który jest w opisie oraz w tym komentarzu, wpłacić 100 dolarów z jakiejkolwiek innej giełdy, nie wiem, z waszego Binance'a, bo tam poprzez zwykłe doładowanie konta, czy to przez Zen, czy to przez Revolut, czy to przez ING Bank Śląski. Potem trzymasz je przez 7 dni, musisz ukończyć podstawową weryfikację konta. I to, co jest najważniejsze, to to, że masz jeszcze niższe prowizje, rejestrując się bezpośrednio pode mną, jako jeden z największych marterów Bybit w Polsce, niż jakbyś zrobił konto po prostu na Bybit. Także to jest bardzo ważne i o tym dużo osób nie wie. Oraz też masz darmowy dostęp do sekcji VIP na naszym Discordzie. I to jest, słuchaj, game changer. To jest na przykład. Z takich nowości mamy współpracę z Dawidkiem i ten Dawidek, odkąd myśmy go tutaj dali na Discorda, tak naprawdę 95%, ja wiem, że raz to się wydaje nieprawdopodobne, ale przysięgam, 95% jego trade'ów, go tutaj kochają ludzie, jest na plus i tak naprawdę każdy ten trade, który, w który on wchodzi, jest na plus, a tutaj w sekcji już wam pokazuję rezultaty VIP, czyli rezultaty z tej właśnie sekcji naszej VIP. Ludzie dzielą się zyskami z tych swoich zagrań, które tutaj Dawidek między innymi promuje. I teraz patrzcie, tutaj osoby jakieś mega duże kwoty w ogóle z tego wyciągają. Ja też często gram z Dawidkiem i to, co on tutaj prezentuje, to jest naprawdę wysoki wysoki poziom, jeżeli chodzi o zagrania. No Spójrzcie, sami tutaj dziesiątki ludzi yy, są na bardzo dużym plusie. Także to jest największa zasługa tego, że sobie zrobisz konto z Reflinka poniżej, to, że właśnie masz dostęp do tych zagranic, to nie jest żaden skam, możesz sobie tam wejść i sam zobaczyć, plus też dużo więcej. A jak też chcesz być na tym moim telegramie, żeby być na bieżąco z treściami, które potem łączą się z filmem, to polecam Ci właśnie do niego dołączyć. Tutaj też masz do tego dostęp. Ale dobra, idźmy sobie dalej. Więc tak jak mówiłem, ostatnie pięć miesięcy mamy przed dużymi wzrostami. Widzicie, był halving, kilka miesięcy po halvingu nic się nie działo i nagle jest ten breakout tej 0,5, o której mówiłem, idziemy do góry. Tak samo poprzednio, tak? Jest halving, nic się nie dzieje, kilka miesięcy mija i nagle jest pum, do góry, co nie? Пом до горы и. można się z tej cyklości śmiać, można nie śmiać. Jeszcze ani razu ona tak, tak naprawdę nie zawiodła, więc ja w nią wierzę. I teraz jak sobie zobaczcie tutaj, no to patrzcie, nie? że każdy z tych lat czymś tutaj się faktycznie wiąże. I w tym roku, jeszcze wiem, że o tym mówiłem, chcę po prostu powtórzyć, że w tym roku powinniśmy z tego Bitcoina przejść na duże altcoiny z naciskiem według mnie na Ethereum, bo ono zawsze robi większe X na cyklach niż Bitcoin. Tutaj tak samo było, więcej Ethereum urosło i tutaj tak samo. Tak, czyli w tym pierwszym roku Bitcoin zawsze robi większe wyniki od Ethereum, jako że to jest najbezpieczniejsze aktywo w tych czasach pospadkowych ludzie się boją, wolą być w Bitcoinie. W roku drugim ten kapitał przechodzi już, już do dużych altcoinów z naciskiem, powtarzam, z naciskiem na Ethereum. Więc jeżeli halving my będziemy mieli gdzieś w okolicach tego 22 kwietnia, y, są różne kalkulatory, bo to też zależy od jego wydobywania, tak, miningu Bitcoina. Może to być wcześniej, kilka dni, może być później, gdzieś około tego momentu, no to. Tak naprawdę od czasu aktualnego mamy około 80 dni do halvingu. No i jeszcze powiedzmy do tych dwóch miesięcy, tak? czyli do tego czerwca przed prawdziwymi zostami mamy słuchajcie, ostatnie 5 miesięcy i nie zmarnujcie ich, tak? dlatego też tego właśnie swojego shorta zamknąłem, bo nie chcę tego przegapić. Okej, okay, myślę, że jeszcze możemy spaść do tych 38, 7, 6, 5 nawet tysięcy dolarów, ale co jak się pomylę, a co jak tak nie będzie, tak? Wolę słuchać tej cykliczności, bo warto już być pewnie załadowany w te Ethereum, a każdą tam wypłatę, tak? Co miesiąc i tak jeszcze przez te następne 5 miesięcy będę sobie w to reinwestował, bo jak pokazały cykle, jest to po prostu nie Zwykle skuteczne przed tymi największymi wzrostami, które dopiero zaczną się od kilku miesięcy po halbingu. Jest to niezwykle skuteczne i chcę, żeby potem nie było tak, że ktoś mi pisze Łukasz, a czy na 3,5 tysiąca dolarów na Ethereum opłaca się jeszcze w niego wejść, tak? No teraz mówię, że masz wejść, bo teraz jest dobry moment, To jest super moment. nie chcę tego po prostu prze przegapić, że zaraz się znowu dominacja zmieni względem Bitcoina a Ethereum i okej, okay, na przykład spadniemy sobie na Bitcoinie do 38 tysięcy dolarów, ale na Ethereum, tak? Względem Bitcoina ta dominacja się zwiększy i na przykład na Ethereum będziemy po bardzo podobnej albo po nawet większej kwocie. Kto wie? To jest teraz i tak rok Ethereum i uki on jest w tej cenie, to to jest super cena. Mówię te 2 200 2300 dolarów, to jest w ciągle nic. Jeszcze tydzień temu było za 2700. To już byłoby dla mnie dużo. Teraz i mi ta cena bardzo, ale to bardzo Pasuje. Także możemy być tutaj, tak? tak jak piszę, tak tutaj też Wam dałem znać, o co mi chodzi. Jesteśmy gdzieś właśnie w tym momencie cyklu, gdzie faktycznie od tego poziomu 0,5 ta korekta, tu jakaś niewielka, wielka, zobaczymy, powinna się wydarzyć. Kilka miesięcy po halwingu, potem strzała w górę. Także nie chcę, żeby to była jakaś mega tutaj porada inwestycyjna, ale no przekazałem Wam cały ten obraz sytuacji. To nie jest jakieś moje, wymyślone coś, tylko no tak po prostu działają cykle rynkowe. To jest taka podstawa podstaw, ale warto je po prostu znać. I teraz, co się stanie potem? Bo ja głęboko wierzę, że to może być jedna z ostatnich hoss, jakie znamy do. Tych czas, Bo tak naprawdę, no wiecie, też te czteroletnie cykle bitcoina nie mogą działać ciągle, tak? To byłoby dziwne, to byłoby załatwe i przekażę Wam teraz taką moją teorię, związaną właśnie z tym faktem. I patrzcie, no bo nie było też tak naprawdę, no może na covid trochę było, tak? Takie spadki duże rynkowe, jeżeli chodzi o całość, o akcje, o du dużych spółek, o, o wiecie, tam Nasdaq i SP500. Na covid to było Dosyć duże spadki, aczkolwiek one zostały w ciągu kilku miesięcy odratowane. Ale taki ostatni nasz duży spadek, gdzie faktycznie na rynku była depresja, recesja, to było w 2007 roku się wszystko zaczęło, gdzie tutaj spadliśmy na rynku SP 500 tak naprawdę o 60%, i przez dłuższy czas no bo ile? to było ATH spadki, to dopiero byśmy się zrównali z tymi spadkami po okresie 2100 dni. Zajęło to. No, niemal 6 lat, żeby w ogóle odratować się, tak. No i to faktycznie okej, okay, to jakaś depresja była, chyba przyznacie, a nie jakieś tutaj takie tam dwa miesiące spadków i od, od, od razu odratowanie tej sytuacji, jak to było w postaci Bitcoina. No i dlaczego o tym mówię? Kiedy potencjalnie znowu taka depresja może być? Mi się wydaje, i to powtarzam, jest moja opinia, dajcie znać swoją opinię, jaką macie w komentarzach, że to będzie, zacznie się to właśnie od 2025-2026 roku. Po tym piku na Bitcoinie zacznie się wieloletni kryzys. I czym on to może być spowodowany? Może być on częściowo spowodowany jakąś rozwijającą się sytuacją geopolityczną w Europie, ale też patrzcie, tutaj mam dla was coś ciekawego. To jest 18,5-letni cykl nieruchomości, jak na przykład cykle bitcoina są czteroletnie, tak, że tam wiecie, trzy lata wzrostów, rok spadków, to jeżeli chodzi o rynek nieruchomości, przyjęło się od bardzo dawna mówić, to w sumie nie jest taka wiedza dosyć popularna, ale sobie sprawdźcie też, jeszcze, jak sobie otwórzcie, to szczególnie tyczy się nieruchomości w Stanach, co 18 lat jest jakiś większy kryzys. I teraz jak widzicie też, że w Polsce, tak każdy mówi, że kawalerki zaraz za pół miliona, zaraz za 600 tysięcy będą i że to jest w ogóle śmiech na sali, no to tak, jesteśmy bardzo blisko tej bajki, jeszcze rok dwa i według mnie, tutaj też jak piszę, będzie jakiś większy kryzys. No więc o co mi chodzi? Tak samo jak w 89 był kryzys nieruchomości w stanach, w 72. Tak samo był w 0,7 kryzys w Stanach, co Wam pokazałem też przed chwilą. Yy, tak samo według mnie jest duża szansa na to, że ten kryzys nie tylko nieruchomości, nie tylko całych tutaj akcji, ale i również po prostu taki Ogólny, co będzie się również tyczyć tutaj rynku kryptowalut, będzie gdzieś właśnie w, na początku tego 26 roku, pod koniec 25, i to idealnie spina się z tym, że wtedy też będzie pig na bitcoinie, od czego potem zaczną się problemy, większa recesja i jakieś tam złe lata, tak. No i to może potrwać właśnie tego 29-30 roku, i to może być pierwszy czas, jeżeli chodzi o bitcoina, w którym po prostu te cykle tutaj przestaną się, spinać i nie odnowimy naszego ATH. Czyli może to być tak, że powiedzmy tutaj jest nasze ATH na Bitcoinie, tak jak to było zawsze, czyli w tym trzecim roku, potem jest rok dużej korekty no i potem faktycznie zajęli jakieś odbicie, coś tam, coś tam znowu, ale nie odnowimy naszego ATH, tak? Także te kolejne, na przykład będzie tak, że będą trzy lata spadków, rok wzrostów, co nie? Coś w tym stylu. Dlatego powtarzam, że nie zmarnujcie tej okazji, bo głęboko wierzę, że teraz jeszcze ten półtora roku do ATH do października według cykliczności 25 roku to będzie świetny okres, od którego mogą zacząć się większe problemy, jeżeli chodzi o ogólną, tak zapaść depresję, czy to na rynku nieruchomości, czy to jak to było w 07 w Stanach, no oczywiście po prostu potem nie, nie, nie żałowali, bo już tak fajnie potem na Bitcoinie wcale nie musi być. I teraz jeszcze dla zobrazowania, bo w sumie tego nie, nie pokazałem, co było w 89 roku. No to patrzcie, 89 rok. Mega, mega strzała w dół. Teraz przez ile. O, tu była ATH, strzała w dół, i zajęło nam to dwa lata, żeby te ATH odnobić po tym strzale w dół. Dalej, 72 rok, zobaczmy sobie tutaj wszyscy. Tu się zaczęło tak, tak naprawdę powolne, bardzo spadki, 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 spadki. I potrzebowaliśmy ilu, żeby te ATH odnobić? Dużo, tak, 8 lat. I to jest, jak sobie spojrzycie. Co 18,5 roku około właśnie jest taka większa jakaś depresja. Bardzo fajny wykres, polecam wam go. 7 lat wzrostów, potem jakaś tam mid cycle slowdown, tak jakiś tam COVID, jakieś tam gówno. O teraz pół właśnie COVID. Potem znowu jest 7 lat kolejnych wzrostów, o których 4 lata większej recesji i większego. Smutku. No jak sobie spożycie, nie, nawet się w to COVID wpasował. 9 11 w 01 roku też, też było przez to tak, jakiś tam mniejszy spadek. Wszystko się pasuje. COVID, 9 11 depresja w 07, w 89. Oraz, no ja myślę, że to jest bardzo prawdopodobne, że właśnie po tym piku na Bitcoinie będzie znowu jakiś większy tutaj slowdown, jakaś większa re re recesja na początku tego 26 roku, gdzie zacznie być smutno nie tylko na rynku kryptowalut. Tam szczególnie, ale i też na innych rynkach, i w końcu te ceny nieruchomości wtedy spadną. i teraz ten wykres pokazuje wam sześć jakby półrocznych połówek z ból rana bitcoina, czyli tu mamy pierwsze pół roku, drugie pół roku, trzecie pół roku, i jakby każdy kwadrat to jest pół roku. 6 ich jest, bo jakby 3 no, lata ból ranu Bitcoina. Tak? Tu, tutaj tak samo, więc teraz jesteśmy gdzieś w okolicach właśnie tym, gdzie zawsze jakieś tutaj też te spowolnienie myśmy widzieli, tak? Tutaj może też jakby przez pierwsze cztery miesiące nic się nie działo. Tutaj też się za bardzo nic nie działo, więc to jest ten naprawdę ostatni moment, w którym możemy się wpakować w te krypto, żeby te kolejne półtora roku nas sobicie mogły one wynagrodzić. Takie jest moje zdanie, tutaj staram się w tym filmie wam wszystko przekazać, mam nadzieję, że z sensem. Pamiętajcie o subskrypcji, dołączcie sobie tutaj na tego telegrama, bo tutaj myślę po prostu, że nie pożałujcie tej decyzji, to daje bardzo dużo takich swoich update'ów, bo nie zawsze zdążę zrobić cały film na nowo oraz też tutaj, w tej sekcji przybędnych wiadomości, macie to, jak odebrać 30, 55 i 200 dolarów na start. Więc to wszystko. Dziękuję za uwagę i życzę Wam miłego dnia. Cześć!